Na takim koncercie właśnie był pan Teofil Piecyk w Warszawskiej Filharmonii i to są jego wrażenia. Na moje pytania będzie odpowiadał. Jakże panu się podobała, panie Teosiu, ta najnowocześniejsza z muzyk? Owszem, nie mogę się skarżyć. Bawiłem się prawie tak, jak na imieninach wuja Wężyka na Szmulowiźnie. No wie pan? Dlaczego? Bo u wuja także samo orkiestry nie było, tylko przetniaki Żyłek z gramofonem. To było tak samo. Sala nabita, publika pod ścianami stoi. Godzina dawno po 7, a to ani muzykantów, ani kapelmajstra nie widać, tylko gramofon stoi. Nareszcie drzwi się roztwierają i wchodzi na to podwyższenie jakiś wasz pan łysy, kłania się i puszcza płytę. Troszkę żeśmy ze szwagrem zgorzeli, ale myślimy sobie, widocznie to w ramach kompresji etapów, oszczędność zaprowadzona. Muzykantów przeniosło się do produkcji, a tu sam dyrektor będzie całe filharmonię obsługiwał. Ale się pokazało, że to nie dyrektor, tylko jakiś Francuz specjalnie z Paryża sprowadzony przyjechał, żeby ten gramofon puszczać. No niech będzie i tak, myślę sobie. Tylko że nie szło mu to jakoś. Najpierw było słychać, jakby ktoś szafę z lustrem przewrócił. Potem dał się słyszeć parowóz pospiesznego pociągu i piła mechaniczna, czyli krajzega. Oraz kowadło. Później ktoś tłukł kolejno 12 głębokich talerzy, a potem rozległo się takie wrr, drr, prr, prr. Publika na drzwi się zaczęła oglądać. Ci nasi architekci w Nowej Filharmonii nie za blisko sali tak zwane zaplecze urządzili. Ale się pokazało, że to jest właśnie ta sekretna muzyka. Panie Teosiu, przerwałem panu Piecykowi. Pan, zdaje się, zrobił duży błąd, że nie wybrał się pan na ten koncert z fachowcem. Jak to nie z fachowcem? Szwagier troszkę posłuchał i od razu powiedział: krajzega fałszuje, nie nasmarowana.